Siema wszystkim sobie na sali. witam was w kolejnym filmie na moim kanale. mam dla Was kolejną mapkę, na którym drzewi naprawdę dużo ścieżki ekspam i musicie zrobić, to udałem się na mapkę, do której kod macie na samej różnej ekranie. Jeżeli was załadował. podchodzimy do tego miejsca, klikamy, klikam potwierdza, jeżeli to zrobicie. Bardzo wam dziękuję. Idziemy sobie teraz do niewidzialnego poltaru, wchodzimy sobie tu po prostu tutaj, a teraz teleportuje, podchodzimy sobie dokładnie do tej mapki, klikamy sobie na nią G i czekamy po prostu, aż was załaduje. Jeżeli Was załadował i co musicie zrobić, to schodzimy sobie po prostu na sam dół i idziemy sobie do pierwszego miejsca, czyli jeżeli mam tutaj back to spawn, to musimy przejść do tego krzesła. I tutaj budujemy się 12 razy do góry i 4 razy w prawo. I w tym miejscu będzie przycisk. Klikamy sobie E, i teraz po prostu zaczniecie za niego dostawać expa. Teraz sobie zeskakujemy, idziemy sobie do kolejnego miejsca. Kolejne miejsce będzie dokładnie tamte, więc musimy się po prostu do niego udać. Jeżeli tutaj będziecie, to z tyłu musimy się zbudować 7 ram do góry i 7 podłóg w prawo. I w tym miejscu będzie kolejny przycisk, który sobie klikamy, za niego także zaczniemy dostawać expa. Idziemy sobie teraz do ostatniego miejsca, czyli klikamy sobie na tego cowboya tutaj i za niego zaczniemy dostawać expa. Idziemy sobie teraz do ostatniego miejsca, czyli sobie zeskakujemy dalej stąd. I będzie taka po prostu, taki domek po prostu w tle. Zaraz dokładnie za tym, więc musimy sobie pójść za to. I tam jest taki domek, do którego musimy się zbudować. Jeżeli tutaj będziecie, to musimy się zbudować 6 razy do góry. I teraz trzy podłogi w lewo. I w tym miejscu będziecie wszystko, które sobie klikamy i za niego zacząć dostawać expa. Widzicie, że czego filmu było, bo to na tyle. Mam nadzieję Wam się podobało, życzę Wam mega ekspienia. I widzimy się już w kolejnych mapkach. Siemanko.